Siema. dzisiaj chciałbym wam przedstawić ARPGA z trzeciej osoby który wygląda dosyć niepozornie ale naprawdę wciąga na długie godziny, ja już mam w tej grze przegrane ponad 30 godzin w kilka dni praktycznie od razu wspomnę, że to nie jest materiał sponsorowany po prostu chcę nagrać o tym, bo gierka jest fajna, lubię wspierać gierki indie no i w zasadzie tyle nie, <laughs> więc tak Mamy ladery. Mamy tutaj e, sezony, które trwają miesiąc. Tutaj mamy cały ranking i top 15 ludzi z rankingu dostaje skórkę na koniec sezonu. Wygląda to tak, że mamy tutaj postacie. ja mam tyle postaci. Tylko że one już nie są na haceku. Także to wygląda tak, że robimy postać. Ona jest tworzona na haceku. I do pierwszej śmierci jest na haceku. Jeżeli ją umrzemy, no to ona wylatuje z haceka, nie? Także dużo łatwiej wbić to 15 na haceku niż na normalu. No ja tu sobie usunę jedną postać, żeby wam pokazać, jak to wygląda na początku. Tutaj sobie wybieramy nazwę postaci. To jest, nie ma znaczenia, bo zawsze i tak mamy swoją główną nazwę postaci. Więc tak, zaczynamy tutaj sobie gierkę. Tak wygląda nasze w cudzysłowie miasteczko. A tutaj mamy ma nasz map device. Na początku zaczynamy oczywiście od pierwszej mapy. Tak samo nie mamy tutaj nic rozbudowanego, bo tutaj później się pojawiają. Im dalsze mapy robimy, tym więcej tutaj stacji do craftingu się pojawia. Co każdy level dodajemy sobie punkt stat statystyk do różnych rzeczy. Jak znajdziemy, to mamy opisane co by tutaj mamy. Siła nam wiadomo daje Armor i Damage, Agility Crit Strike Chance i Lifesteal Stamina daje Max Health, Health Regen, Endurance daje Life Leech i Energy Regen. lag daje Crit Damage i damage, nie, Crit Damage na moby i bossy. Dexterity daje Attack Speed i Movement Speed, no i Wisdom daje Expa. Im więcej Wisdoma, tym więcej Expa będziemy dostawać za mobki. Ja oczywiście mamy skiny. <tutek> Tutaj Monty skiny. Ja dostałem od twórców gry kilka montów, za to, że no, streamowałem gierczkę, bo też na Twitchu w nią grałem. No i to wygląda tak, że jeszcze mamy tutaj drzewko. Ja zawsze zaczynam gierkę, tutaj mamy różne pasywki. Ja zawsze zaczynam gierkę od tutaj Energy Regenu, żebym mógł sobie spamować skillem bo gram pod dwie bronie. Tutaj ogólnie mamy kilka broni, nie ma klas postaci, nasza broń, którą nosimy definiuje naszą klasę. No i nie wspomniałem o cenie. Gra kosztuje aktualnie 16 chyba 99 na promocji, a normalna bazowa cena tej gry to 22,99, także no mega tanio. Tutaj jeszcze mamy skille nasze, te skiny są trochę jak w Tibi, czyli używamy na przykład spirów, zabijamy mopki tymi spirami, powoli nam w środku tutaj się wszystko odblokowuje i później wbijamy 750 punktów. Każdy punkt to jest 1% na przykład spir damage'u. Dobra, tak więc tak wygląda nasze początkowe miasteczko. Ja sobie teraz lognę na wyższą levelową postać, żeby wam pokazać jak wygląda rozbudowane miasteczko. Będę sobie na ten 240 level. I tak wygląda rozbudowane miasteczko. Stałem dokładnie tutaj, w tym miejscu. I tutaj mamy różne stacje do craftingu. Oczywiście, te resajpy też dostajemy z kolejnymi mapkami, jak robimy. Tutaj mamy różne resajpy. Resajpy na ekwipunek znajdujemy na mapkach. Po prostu jako nagroda za bosa, czy coś. Tutaj mamy e, kolejne recypy, kolejny crafting. Tutaj sobie co 5 zrobionych mapek wybieramy bonusy, które dostajemy. Tutaj sobie możemy rolować staty. E, co to roluje? Czekajcie, może wezmę jakiś item, który ma więcej stat. Co my tu mamy? Może to na przykład: Boss Damage, Fire Damage, steal Luck, Armor. No czyli chyba wszystkie staty roluje nam na tej temku Z tego co widzę. Także tu możemy sobie rolować. Tutaj mamy offhandy. Offhandy to jest to, co tutaj mamy w ekwipunku na dole. I to też daje nam takby dodatkowe skile, Robi ludzko, że pasywne. Tu ja mam coś takiego, że samonuję Bladecy, które biją mopki. I w sumie chyba trzy razy mam to samo. A nie, bo tu są Bladesy, które kręcą się wokół mnie. Czy one mi się odpalą? A nie, bo musiałbym wejść na mapkę i zbić jakąś mopkę. Ale to zaraz. Tu mamy kolejne craftingi. Tu mamy wejściówki na mapy. Inne: katakumby, drugi level, katakumb. Katakumba fajna i tyle można zebrać. I tutaj. Tego, tym robaczkiem sobie boostujemy mapki po to, żeby dawały więcej expa. Tutaj mamy kolejne wyjściówki na jakieś tam kolejne mapki. I tutaj odpalamy sobie te mapki. Wkładamy kluczyk i mapka nam się otwiera. Tutaj desenchantujemy sobie itemki oczywiście. Tutaj mamy różne gemsy, które nam na przykład dodają Fire damage'u I tak dalej. Tutaj co? Na mapkach zbieramy sobie takie rzeczy, jak skończymy mapkę. No i później możemy sobie to zresearchować i dostajemy za to darmowy damage, tak naprawdę. Tutaj mamy kolejne gemy, Na przykład Spear Damage 100, 200 i tak dalej. I tutaj sobie upgradeujemy naszego map device'a i wszystko co tutaj mamy. Co ciekawe, są tutaj też gildie. Warto być w gildii. Ponieważ na mapach mamy takie mopki, które dodają różne bonusy, na przykład e, dodatkowy damage albo exp. I te bonusy dzielą się na każdego, kto jest w gildii. Czyli jesteśmy w 10 osób w gildii, każdy jest online. I ja na przykład zabiję mopka, który daje dodatkowy exp na mapie i każdy dostaje ten bonus. Każdy, kto jest w gildii, jest w tym czasie online. I tak wyglądają mapki. Ja na tej postaci robiłem mapkę e, 7.1. Mam odkrytą maksymalnie. Oczywiście, jak wejdę na nie, bo zabiję bossa, to się odblokują kolejne. Tylko wiadomo, im dalej, tym jest ciężej. Odpalamy sobie mapkę. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Jak wygląda gameplay pod e, Two, two Great Axa. Co, mam A nie, e, pod tego, Sworda. Ale to nieważne. I tutaj mamy Wirek. Wygląda to tak, i właśnie te kółka tutaj, co się pojawiają, to są właśnie z tego ofhenda. To są te samonujące się blady, i wokół mnie kręci się ten też blades z ofhenda. To działa tak, że po prostu mamy szansę na zaspawnowanie tego, to jakiś tam damage i tak dalej. Tutaj mamy oczywiście jeszcze smoczki. W takich klatkach dostajemy. Te smoki to są dodatkowe, tak jakby, pasywki. Dlatego, że ten smok na przykład ma, że jak zabijamy przeciwnika, on ma szansę na eksplodowanie i, i no, fire damage zada. Oczywiście zbiera nam loot i mamy 1% bonusu. On ma 1% bonusowego damage za każdy inwentory slot. Inwentorów slotów nie wiem, ile mamy. Ale chyba, czekajcie, można coś gdzieś zobaczyć. Dziś chyba można było. A tutaj mamy 300 inwentory slotów. Tu na prawym dolnym ragu było. Mamy 300 inwentory slotów. Także 300% Damage'u Tak naprawdę ma zwiększony em, ten dragon. Tutaj, oczywiście, na mapach możemy sobie zbierać różne rzeczy. Oczywiście kosztuje nas to esencję. Tu mamy esencję w lewym górnym rogu, zabijając mobki ta esencja, dostajemy esencję to są mobki z tymi bufami. tutaj opyk, zabijam go i jest na górze, że dostałem e, damage bonus i to wtedy zostaje każdy, kto jest w gildii i jest w tym samym momencie online no i wygląda to tak, że bijemy sobie bardzo przyjemnie mopki. na tej mapie, musimy zdobyć ileś esencji, pojawi nam się wtedy info na górze że otwiera nam się że możemy iść na bossa za chwilkę powinno być nie wiem ile ja na tej mapie potrzebuję esencji z 200 za każdego mobka dostajemy esencję oczywiście z tych mobków zrobię itemy, klucze różne i tak dalej ja mam 11 khp ja nie pamiętam jak tu umarłem bo to jest, była moja najlepiej zrobiona postać no ale jak robię tylko na haceku, więc jak umrę to od razu robię nową wbiję level, 2, 4, 3 no i ogólnie Chyba boss mnie one jak dobrze pamiętam. jestem one od bossa. To się teraz wygląda tak, Wygląda jakby to było giga-łatwe, ale wcale tak nie jest. Ja już chyba z na 10 postaciach umarłem. Bo tak jak mówię, cały czas chcę być na haceku. Jeszcze mi się nie pojawił boss. 300 esencji? Jeszcze nie, o kurde. Dobra, 325 esencji. Na górze się pojawił napis na zielono. Mamy tutaj pokazane. Klikamy sobie to i idziemy na bosika. Tu mamy bosika, oczywiście tutaj możemy sobie wspierać różne rzeczy. Te bosy mają różne mechaniki, że samonują dodatkowe mobki, że walił jakiś tam Earthquake, gdzie trzeba stanąć w jednym miejscu. albo walą Lightninga. Trzeba na to uważać. To jest z tego co widzę akurat chyba jest łatwy, bo nic nie robi. Chyba, że z łapki... Za ile mnie z łapki uderzy? Za... No, za jakieś 6k. Także całkiem sporo. Ale oprócz tego nic nie robi. Także możemy sobie go ubić na szybkość. No dobra, bosik pada. Pyk. Oczywiście jak zabijemy bossa, to mamy skrzyneczkę, z której dostajemy różne itemy. Różne materiały do craftingu plus itemy. E, tutaj mamy takie kamyczki, których sobie używamy. I one się używają tak, by... Do naszego fosila, który jest tutaj, dodaje nam do, to dodatkowe bonusy. Tutaj możemy sobie pozmieniać. Tu mamy od razu, jak skończymy mapkę, tylko to mamy dopiero później na mapach, że możemy sobie disenchantować wszystko. Cyk-cyk. No to też możemy i to też możemy. Pyk, wszystko poszło do disenchantu. Tutaj możemy sobie te esencje zliturnować, żeby dostać na przykład książki, które później researchujemy i dostajemy expa. Tutaj mamy crafting, relika. No i możemy albo sobie odpalić od razu stąd kolejną mapkę, albo wracamy do miasteczka. Także no, gierka wydaje się na prostą. Wygląda mega niepozornie, ale pograłem w nią już tak jak mówię ponad 30 godzin. Fajna gierka, lubię wspierać niezależne projekty. Na tą gierkę pracuje chyba jedna, dwie, czy może max trzy osoby. Także fajnie. O, i tu są te karty, co 5 mapek, wybieramy sobie jedną kartę. Najlepsze są oczywiście z Flat Demage na początek, i tak to wygląda. Także link do gierki będzie w opisie. To jak mówię, ja za to nic nie dostaję, ale lubię wspierać niezależne projekty. Także tyle i do następnego.